Witam Was w kolejnym odcinku z gry Ski Jumping 2022. Jak zwykle na początku zapraszam nowe osoby do zostawienia subika, zapraszam wszystkich do zostawienia łapeczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków. No i lecimy, powoli zbliżamy się do końca sezonów. Teraz właśnie zaczynamy maraton ze Ski Jumping 2022, czyli będą 3 albo 4 odcinki pod rząd, no 3 na pewno, ale dość krótkie. Będzie tak, Puchar Kontynentalny to oczywiście skrót, loty w Wikersum w dzisiejszym odcinku, potem Zakopane, loty w Oberstdorfie, Garmisch-Partenkirchen i loty w Planicy, finał. Potem jeszcze będzie odcinek 99, w którym jeszcze nie wiem co będzie. No i tak to wygląda. Dobra, zaczynamy od skrótu kontynentalnego Lahtika 116. No i pierwszy skok w dzisiejszym odcinku, pierwsza seria w Lahti. 88% wypnięcie od berki, zobaczmy jaki będzie skok. No, wybicie najważniejsze. Troszkę za wcześnie, ale może być. Warunki tak średnio sprzyjające, ale będzie bardzo ładny skok. Szkoda, że wylądowany na dwie nogi niestety, ale cóż. 139,5 metra. Pierwsze miejsce w pierwszej serii? No ja już chyba żyję tymi lotami, że tam powiedziałem 190 ileś, chciałem powiedzieć. No i teraz ładne odepchnięcie od belki, 99%. Czy będzie dobre wyjście z progu? Jest bardzo ładne wyjście z progu. Czy warunki są na tyle sprzyjające, żeby dolecieć do rekordu? Nie są. Ej, dlaczego na dwie nogi znowu? To mi się nie podoba. Ale skok ładny, 138 metrów. No i wygrywamy te zawody, bardzo dobrze. Będziemy na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej w ostatnim sezonie. Chociaż w 99 może jeszcze sobie tam coś zrobimy, nie wiem, zobaczymy. No i tak, 1500 punktów w generalce, bardzo ładnie. Aha, no i właśnie, zapomniałem powiedzieć o nagrodach. Też sobie nie będziemy ich na razie odbierać, może sobie odbierzemy jedną na koniec odcinka, bo się właśnie psuje z tymi reklamami. A teraz lecimy dalej ze skrótem kontynentalnym Lahti, a potem już Vikersund. Okej, pierwsza seria konkursu. Wiatr niestety dosyć słaby, na szczęście pod narty. Ale to nie jest wiatr taki, żeby tutaj rekord pobić. Zobaczmy, jakie będzie wyjście z progu za wcześnie niestety. Ale może być daleko za zieloną linię. Piękny, taki ładny, stylowo stabilny skok. Mamy 138,5 metra. Pierwsze miejsce w pierwszej serii. O, trzech Polaków właśnie na podium. Ładnie. No i seria finałowa i już zaraz przechodzimy na Vikersund. Miejmy nadzieję, że tam będą wspaniałe loty rekordowe. To dużo zależy od wiatru. A tymczasem kontynentalny. Wygrywamy oczywiście całkiem niezłym skokiem, ale lądowanie na dwie nogi niestety. 135 metrów. No i elegancko, trzech Polaków na trzech pierwszych miejscach. Ja wygrywam, to mi się podoba. Dalej Jakub Wąsek, Jakub Wolny, Paweł Wąsek. Tak, pomyl Bart jeszcze nazwiska. Fajnie, fajnie, to mi się podoba. No i generalka, też będzie trzech Polaków na trzech pierwszych miejscach. No nie, no nie, niestety nie. Paweł Wąsek by tutaj musiał nadrobić. Ale Jakub Wolny, o, jest na drugim miejscu. No i dobra, nadszedł ten moment. W ogóle to sobie sprawdzę, czy mam sponsora, bo różnie to bywa. Na szczęście mam. No i lecimy na loty w Vikersund. Całkiem nowa skocznia. Miejmy nadzieję, że będą sprzyjające warunki i że te rekordy tutaj będą padać. I że wygram przede wszystkim. Kurczę, które miejsce w generacji? Chyba pierwsze. Zresztą zaraz się okaże, bo już nawet nie pamiętam. Tam nieduża przewaga była w każdym razie. O taki, jakbym miał wiatr, to by było dobrze. Ale niestety, oczywiście, na Barta tutaj się musiał zmienić. Dobra, kwalifikacje. Oczywiście skaczemy. Dobre odepchnięcie od belki. I zobaczmy, gdzie się to wybija. No nie, 6 cm za późno. Kurczę, to już mogło być prawie dobrze. Okej. Okolice punktu HS. Nie wiem, dlaczego na dwie nogi lądowanie. Kurczę. Przecież nie miałem z tym nigdy problemów. 238,5 metra, bardzo ładny skok. Plus 12,6 za wiatr, to jest bardzo dużo. No i pierwsze miejsce na szczęście. Ale my czekamy na jakiś bardzo mocny wiatr pod narty, oby się to jeszcze zmieniło w tych lub w kolejnych zawodach. Dobra, jest wiatr pod narty, nie jest on zbyt mocny. No ale
Można odlecieć, można odlecieć, jak będzie dobre wyjście z progu. Uwaga, chwila prawdy, za wcześnie, ale za to bez problemów w powietrzu, ładnie nawet, ładnie i będzie rekord? Jest rekord skoczni, 248,5 metra, także nie wszystko stracone, chociaż jeden rekord tutaj padł w Vikersund. No zobaczmy sobie oczywiście powtórkę, nawet mogę ją sobie zapisać. Może coś, jakąś kompilację zrobię, ale tutaj wysoko leciał, kurczę, a tu jeszcze można skoczyć dalej. Gdyby było perfekcyjne odbicie, gdyby był jeszcze mocniejszy wiatr pod narty, no to naprawdę by skok mógł być dobry. Ponad 250 metrów, tu spokojnie można skoczyć, nawet może i 260. Dobra. O, słaby wiatr niestety pod narty, na pewno nie pobijemy rekordu, ale możemy oddać dobry skok, postaram się tutaj dobrze wybić. Jeszcze mamy jedne zawody w Vikersund, jeszcze, o, takie wybicie jest nawet niezłe. Jeszcze tutaj wiele się może zdarzyć. I będzie piękny skok, bardzo ładnie, bo nie było problemu w powietrzu. Jaka to była odległość, 139,5 metra. No tak, trochę krótsze będą odcinki na pewno, te trzy w maratonie, no ale cóż. Musimy do tego setnego dojechać. I wygrywamy dzisiejsze zawody w Vikersund, bardzo ładnie. Zobaczmy podium, Ryoyo Kobayashi, Karl Geiger standardowo. Drugie, trzecie miejsce. No i generalka, o, bardzo duża przewaga, już mnie tutaj raczej Ryoyo nie wyprzedzi. No i dobra, lecimy na kolejne zawody w Vikersund. Miejmy nadzieję, że będzie wiatr sprzyjający. Na koniec spróbujemy sobie odebrać jedną nagrodę. Mam nadzieję, że mi nie wywali gry. No, spróbujemy. No i w kolejnych odcinkach też raczej po jednej nagrodzie na odcinek sobie będę odbierał. Tak, żeby nie ryzykować, że będę musiał odpalać znowu grę. A jeszcze się Ski Jumping 2022 długo odpala niestety. No i dobra, lecimy z Vikersund, piękna aura dzisiaj. Bezchmurnie, jeszcze żeby ten wiatr był pod narty, no to będzie wszystko gitara. No i właśnie o to chodzi. Można tutaj pobić rekord skoczni, o nie, stało dopchnięcie od belki. Ale jeżeli będzie na zielonym wyjście z progu, no to ten rekord może zostać pobity. Jest, troszkę bardzo małe problemy w pierwszej fazie. Leć na rekord, Bart, na rekord! No było bardzo, bardzo blisko, chyba ten rekord nawet wyrównany. To było 247,5 metra, bardzo ładny skok. Czy trafią nam się jeszcze takie warunki? Tego nie wiem. Co? Drugie miejsce mamy. O kurczę, kto tu tak daleko skoczył? Pewnie Ryoyo, a nie. Markus, dobra. No to niestety mamy tutaj troszkę straty w kwalifikacjach, ale wszystko do odrobienia. Oby ten wiatr pod narty się utrzymał. Naj. Plecy. Dobra, zostaje druga seria jeszcze na bicie rekordów. 96% dotknięcie od belki, bardzo ładnie. Oby było wyjście z progu znów na zielonym. No i prawie. Pół metra za wcześnie, trochę mnie przechyliło po wyjściu z progu, ale bardzo ładny skok wylądowany z telemarkiem. To powinno mi dać prowadzenie. 240,5 metra. W tych warunkach jest ok. 2,9 dodane za wiatr. No te 18,5 takie, no, mogły być lepsze. Ale spora przewaga nad Ryoyo Kobayashi. No i ostatnia szansa. Czy będzie ten wiatr? Czy się coś ruszy? Zaraz zobaczymy. No, jest delikatne podmuchy wiatru pod narty. 93% depnięcia od belki. No i zobaczmy, co będzie z tego skoku. Uwaga! Hit! No nie, za późno. Ale po złoto. Lecimy po zwycięstwo za zieloną linię. Lightowo, jeszcze telemark. Tak jest, w okolice punktu HS wygrywamy te zawody. Chociaż może trochę przed 240 metry, 236 metrów. Może być, no dobra, już sobie dooglądajmy tą powtóreczkę w Vikersund. Fajnie tutaj się wysoko leci. No jeszcze będziemy okazję mieli, mam nadzieję,
te rekordy popobijać. Może właśnie w 99. odcinku sobie zrobimy same skoki na mamutach, zobaczymy. A tymczasem kończymy te zawody. Powoli zbliżamy się do końca odcinka. Tak jak mówiłem, króciutki dosyć odcinek. Ale na szczęście tutaj wygrywam. Przewaga już ogromna. Jeszcze cztery konkursy zlotów mamy. Ogólnie. Dobra. No i na koniec tutaj zaryzykuję i spróbuję sobie odebrać nagrodę. Może akurat coś się trafi, może mnie nie wywali z gry. Pura jest naprawdę dobra. Na szczęście się udało odebrać nagrodę. No i co? Tutaj z lewej strony były hunterki, to mam nadzieję, że ich już tutaj nie będzie. A? O kurczę, właśnie, największa ilość diamentów, jaka była w puli. O to chodzi, o to chodzi. Skumulowało te nagrody, co nie odbierałem. Okej, dzięki za oglądanie. Ja się z wami żegnam. Jeszcze raz zapraszam do zostawienia subika. Zapraszam do zostawienia paczki w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków ze Ski Jumping 2022. No i do usłyszenia.